Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Filip Błachut, Indekej.pl, jesteśmy na Artnox Campie, ze mną Adrian Bartosiński, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Dla Ciebie zaczął się mocny okres kampów, bo z tego co pamiętam powiedziałeś w wywiadzie dla naszej redakcji na KSW, to chyba co tydzień teraz kamp, bo jest kamp Oktopusa jeszcze, masz zaproszenie do Hiszpanii, także będzie się działo. No tak, teraz mamy tutaj, za tydzień mam Piranie, za dwa tygodnie mam Oktopus Camp. No i z tą Hiszpanią jeszcze nie wiadomo, bo zobaczę jak będę się czuł, tak jak mówiłem, bo jak się zajadę, bo tu trzy obozy pod rząd, jak będę się czuł, ciężko to zrobię sobie tydzień przerwy i nie pojadę, ale na gdzieś 6 albo 8 czerwca będę jechał do Szwecji, do Allstaru z Bartkiem i z Dawidem. O, to ciekawy kierunek obrany. No, akurat wiem, że Cimajew będzie miał walkę i Tilly i może uda się, że oni będą, to fajnie by było, nie? A Bartek ma akurat brata w Szwecji, więc mamy tam nie mamy kombinowania z hotelem i autem, tylko on akurat weźmie sobie urlop i tam będzie z nami jeździł do klubu i mamy gdzie także mieszkać, więc na tydzień na pewno wyjeżdżamy. To już tak klepnięte, nie? To jest teraz taki intensywny czas w Twoim życiu, no bo w walkach chcesz zawalczyć jeszcze przed ślubem, powiedziałeś, że widzimy się w lipcu, także myślę, że tutaj się nic nie zmieniło, potem wesele, więc ten rok 2022 to na mocnym biegu rozpocząłeś i pewnie trzeba będzie w okolicach po weselu troszkę zwolnić, pewnie jakiś urlop, co? No chyba tak, bo tam wiadomo, jeszcze mikrourazów trochę jest, jak to wszędzie. Już nie pamiętam kiedy byłem na sali, żeby coś mnie nie bolało, no ale to już chyba większość zawodników profesjonalnych tak ma. No, jeszcze przed weselem, coś tam jeszcze termin jest niewiadomy, mam nadzieję, tylko że tam mi nie pokrzyżuje planu, bo tam termin jest lekko ruchomy i jakby tam się przesunął, no to by mi mega nie pasowało, bo bardzo blisko wesela. A i tak Patrycja tam moja też mnie trochę opierdoliła, bo że tak bym opierdzieliła, bo powiedziałem, że walkę zrobię w czerwcu ostatnio i że ten lipiec sobie zluzuję, żeby tam do wesela trochę też pomóc jej. No, ale zobaczymy jak wyjdzie. No tak też się wyszło, że będę musiał mniej przy tym weselu trochę pomóc niestety, a no ale no co, tak czasem bywa. Ten termin to wiąże się z zamieszaniem wokół osoby Roberto Soldicza, bo z tego co słyszałem mogą być pewne zawirowania, jeżeli chodzi o dwie gale wakacyjne, ze względu na to, że KSW dogadało się z Roberto Soldiczem na jedną walkę. Możliwe. Coś tam też dopiero się ostatnio dowiedziałem przez przypadek od kogoś właśnie, że Roberto może jednak będzie walczył teraz jakąś waleczkę, więc powiem wam szczerze, że już sam nie wiem, bo zgłupiałem, nie? Więc nic mnie nie zdziwi, nawet zmiana tu rywala. A czy to ewentualna jego walka wiąże się z tym, o co ty będziesz walczył? Bo no, mówi się w kuluarach, podpytywał cię też Mateusz Borek, że prawdopodobnie stawką twojego kolejnego pojedynku będzie albo pas tymczasowy, albo regularny. No, ale jeżeli Roberto walczyłby w kategorii 77, to jedno i drugie odpada, no chyba, że będziesz mierzył się z Roberto. No tak. No. Dlatego wstępnie jakby już ja wiem jaki jest plan, a tak naprawdę no nie wiem, bo wszystko zależy jeszcze co zrobi Roberto. No i też w sumie jakby się zdecydował na 7-7, no to też taka lipa trochę, nie? Dla mnie przynajmniej. Więc wtedy nie wiem czy musiałbym się z nim bić, czy jaka to kolejność by była, nie mam pojęcia. No, wszystko też dużo zależy bardzo od niego, w sumie to większe zależy od niego. Zapytam też o Pawła Pawlaka, bo ostatnio zwycięstwo oceniłeś, że to jest doświadczony zawodnik, że ten wasz taki, powiedzmy w cudzysłowie, konflikt to tak naprawdę znajomość już dłuższa, bo jeszcze zanim mieliście grupę w Oktopusie, to już Paweł gdzieś ci tam pomagał, ale czy właśnie takie docinki trochę z twojej strony, trochę ze strony Pawła i taka wewnętrzna rywalizacja to jest wartość dodatnia do waszych przygotowań, no bo jeden próbuje udowodnić coś drugiemu, co finalnie wychodzi wam obu na dobre. W ten sposób jakby się motywujemy, my mamy między sobą taką jakby rywalizację. No i jakby myślę, że to też nam pomaga przekraczać może, no nie wiem, no pewne granice. No można tak powiedzieć, że widzę, że jego też bardziej to motywuje, a też miał Paweł z 2 lata temu taki moment w karierze, mi się wydaje, że nie za bardzo mu się już tak też chciało. Ale tak mówię, jeszcze ja byłem i tak my ze sobą rywalizowaliśmy, on mówi, kurde, przychodzę na tą salę, tylko żebyś nie był lepszy ode mnie. Także wiesz, tak, no jest to budowanie, ja chcę być lepszy od niego, chcę być lepszy ode mnie. I tak sobie tam walczymy między sobą, ale to dobrze, bo mówię, chce nam się naprawdę trenować i każdy chce się mocniej rozwijać. A mówię, jak jest ta rywalizacja na sali, to ten poziom nasz rośnie też szybciej, nie?
najlepiej też można, no nie wiem, zwrócić uwagę, o, na przykład w Dagestanie, czemu jest bardzo wysoki poziom zapasów, nie? No bo tam jest też dużo zapaśników, dużo na wysokim poziomie i oni między sobą właśnie tak mocno rywalizują, ale też oni bardzo sobie pomagają. A u nas w Polsce jest taka dziwna mentalność, że na przykład dlaczego u nas w Polsce zapasy są na słabszym poziomie teraz? No Polak ma taką mentalność, że on nawet jak coś widzi, to nie będzie poprawiał, nie? Zawodnik zawodnika, bo on nie pojedzie na kadrę, bo coś, no wiadomo jak to wygląda, nie? Już nawet nie chodzi o sztab trenerski, bo tam naprawdę te zapasy się dużo nie różnią, tam nie mają nagle wow, złotego obalenia, którym obalą wszystkich, no to nie tak wygląda. Dlatego mówię, że u nas trochę dziwna mentalność, dlatego zawodnicy się nie rozwijają, a mówię, tak jak w Stanach czy gdzieś, to widzę, że bardziej sobie chcą pomagać i mówię, przede wszystkim rozwija nas poziom sparring partnerów. Im wyższy, im bardziej oni się rozwijają, tym ty się bardziej rozwijasz. Nie bez techniki, nie wiadomo. Ta zdrowa rywalizacja, ten model dagestański funkcjonuje u was w Octopusie, no bo widać ten progres pod okiem Dawida Pepłowskiego u wszystkich zawodników, którzy do tej pory walczyli, odkąd macie tą grupę zawodniczą, to naprawdę widać te sukcesy, no i na pewno mocno zaznaczycie swoją obecność na mapie tych klubów najlepszych w Polsce w tym roku. No myślę, że tak, że u nas tak to wygląda, też sobie bardzo dużo podpowiadamy i u nas też jest tak, że nikt, przynajmniej większość nie odbiera sobie za złe, dużo zawodników ma tak, że jak doradzasz mu coś, go poprawiasz na technice, to tak, wiesz, wkurza się, wiesz, no, o co będziesz mnie poprawiał, a my na przykład naprawdę się poprawiamy i wiesz, i mówimy, źle robisz, słabo to robisz i tak dalej. I wiesz, i już przeszliśmy do tego, że się nie wkurzamy na to, tylko naprawdę poprawiamy się i czerpiemy z tego i myślę, że dlatego też się rozwijamy szybko. A mówię, taki model jest, że wiesz, każdy zawodnik, wiadomo jak to zawodnicy, każdy ma wysokiego i nie chcesz, żeby ktoś inny cię poprawiał, nie? Nawet czasami słabszy zawodnik, a czasami wiesz, słabszy zawodnik widzi z boku, że robisz coś gorzej i też może cię poprawić, nie? No. Dobra, to ja nie zatrzymuję Cię dłużej, bo wiem, że jesteś głodny po tych zadaniówkach w kickboxingu. Dziękuję za poświęcony czas, no i życzę, żeby wszystko udało się tak dopiąć, żebyś zawalczył przed weselem, żeby przyszła małżonka nie była za bardzo zła z tego powodu, że termin koliduje, a potem zasłużony odpoczynek. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do zobaczenia.